Cześć kochani, tu ja, młoda hodowczyni. Dzisiaj wam pokażę, jak robię jedzenie dla królików i pod koniec mam dla was niespodziankę. Jak widzicie, mam nowego królika, nazywa on się Melania i obok niej deszczurek. Zapraszam was do oglądania. Jak widzicie, mam tu już pociapane jabłka z marchewką. Pomogły mi moje siostry, czyli Ola i Adelka. Cześć, cześć. No i teraz wam pokażę, jak dodaję do tego różne osypki i tak dalej. Możecie się pytać, dlaczego tu jest baran, ale jak to owieczki niedługo będą rodzić i musieliśmy go odseparować. Teraz biorę trochę owsu pomieszanego z pszenicą i wsypuję. Trochę samej pszeniczki i trochę osypki takiej, dwie garście. Ola mówi, że baran to potwór z Loch Ness, nie wiem o co chodzi. Oczywiście ją pozdrawiam i też Adelkę. Oczywiście też pozdrawiam moją mamę i mojego tatę, ale teraz to mieszam rękoma. Teraz dziewczyny mi pomogły tu dać trochę trawki na dnie i teraz tą mieszankę wkładamy tu. Patrzcie, jak to robię. I cyk, jak widzicie, już mam gotowe. Tu przełożyłam tą mieszankę i dam na spód sianeczko. Albo że nie, nie damy tego sianeczka. No, tak jest dobrze. Teraz jeszcze to wymieszamy ładnie, żeby trawa była na początku też. No i możemy dać królikom. Teraz miesiamy to do królików. Ola otwiera. Otwieraj. I im kładziemy tutaj. I tu ma jeszcze pszeniczkę. I takie tam. Dobrze. I to na tyle. Cześć, teraz wam na tyle z dawania królikom. Pokazywania, jak dajemy królikom jedzonko. Widzicie, już Melania je powoli. Teraz pokażę wam inne rzeczy. Nasza mała cielniczka do nas idzie. O, i uciekła, bo przed chwilą był tu pies i się teraz boi. Jak widzicie, tam w wolierze, tu mamy te papuszki chwaliste i nimfy. Tu mamy oczywiście sebrytki z kurczaczkami. Tu mamy białoczuby holenderskie. Ta biała zdechła. Ola ją nazwała Klaudia i niestety ona zdechła, bo wcześniej się z nóżkami stało. Tu są feniksy. Dwóch nie ma, bo oddaliśmy dwa Adelce. Tu jak to jest barancik, który już nie jest goły, obrus. Dostał piórek nowych. No i tu mamy komary, gryzą trochę. Tu mamy też przepiórki. Nie powiedziałam, sorka, ale zapomniałam włączyć nagrywania. Tu są pachołki powbijane, jak to może być dwa razy. Ale nie wiem, bo pomyliło mi się coś. Chodź. Właśnie ta owieczka jest teraz przyjacielska, ale nie chce do nas i przyjść, a ta jest taka leniwa. Leniuszek z niej. A tu Ola trzyma malutką patunię, moją kruszynkę, fizimizi moje. O, jak widzicie, jak się patrzyło, jak się patrzy. A tam biegnie druga moja fizimizi. Aneczka tym razem biegnie tam obok. O, odbierze patunię do siostry, okej? Okej. Ola odkłada patusię do Aneczki, czy tam Aneczkę do patusi, już nie pamiętam. Teraz idziemy do namiotu. Dobra, jak widzicie, to są pomidorki. Takie ładne. Trzy kostki, bo tam. Teraz niespodzianka dla was, już wam ją pokazuję. Ta niespodzianka to są pawie, tak? Pawie i dwa koty. To jest ta niespodzianka. Nie no, Patunia, ten Mela z Aneczką same tam weszły. Ola mówi, że one zginą zaraz, ale one wyjdą spokojnie. Zaraz podejdę z bliska i wam pokażę te pawie, ale muszę być trochę cicho, bo one zasuną się. Dzieci nie można za bardzo wymachiwać rękoma. Oczywiście piszcie imiona dla pawi. Ola mówi, żeby w komentarzach oczywiście je pisać. Podeszliśmy, ale one tam uciekły, więc nie wiem, o co chodzi. Ale ta szara bardziej to jest dziewczyna, a ten taki niebieskawy to jest chłop. Mela. Co ona tam robi? Melki. Merkura.
Zaneczku, one tam siedzą, trzeba po nie iść. No. A piąć wszedł na dach. No. Piącia, gdzie ten Piącia? Tam, no wszedł na dach, ale to już jest... go nie ma. A, dobra, tu siedzi Piącia. No i tu są pawie. No to będzie na tyle chyba w dzisiejszym odcinku. To jest ta niespodzianka. Oczywiście piszcie imiona w komentarzach, jakie chcecie dla nich. Tata, nic to przeszkadza. Dobrze. Dziękujemy za oglądanie. Pa, pa, ziomeczki. Pozdrawiamy wszystkich. Z Olą i Zaderką. Pa, pa. Co ta Petunia tam robi? Ona co ona tam ta żaba mała robi? No nie mogę. Pa, pa, ziomeczki. O, widzicie? Mam się z wami żegnać, ale to są za zbyt fajne akcje. Melciak! Melusik, chodź, nie wolno tam. No, 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 no. My już ją wołamy, ale naprawdę to będzie na tyle w tym odcinku. Pa, pa, ziomeczki.